do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. O hymnie. Na podstawie artykułu 20 ustępu 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję Rady Gminy Żegocina siódmej kadencji 2014-2018. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby ta sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, stan również 15, czyli 100% frekwencji, co stanowi niezbędne kworum do prowadzenia obrad sesji i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów. Na wstępie bardzo serdecznie i gorąco witam przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, pana Stanisława Wątrobę. Gorąco i serdecznie witam pana Jana Marcinka, przewodniczącego Rady Gminy minionej kadencji, jednocześnie radnego Rady Powiatu Bocheńskiego. Serdecznie mu gratuluję. Gorąco i serdecznie witam wójta gminy Jerzego Błoniarza. Serdecznie witam skarbnik gminy panią Rozalię Pączek-Rudek. Również witam serdecznie sekretarza gminy pana Zbigniewa Grodkiewicza. Serdecznie i gorąco witam radcę gminy, panią Marię Chłopecką-Stańczą. Witam panów sołtysów, koleżanki i kolegów radnych. Szczególnie gorąco i serdecznie witam nowo wybranych radnych siódmej kadencji. Proszę pana przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o krótką informację o wynikach wyborów oraz wręczenie zaświadczeń. Dziękuję panie przewodniczący. Postaram się przedstawić skrótowo informację z przeprowadzonych wyborów 16 listopada i wyników z tych wyborów. Informacja z pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Żegocinie. Komisarz Wyborczy w Tarnowie postanowieniem z dnia 22 września stosownie do paragrafu 3 powołał w gminie Żegocina Gminną Komisję Wyborczą w składzie Stanisława Wątroba, Maria Bobowska, Stanisława Lukowiec, Dorota Daniel, Elżbieta Rosiek, Małgorzata Walidura, Anna Roch. Zadaniem tej komisji było rejestrowanie kandydatów na radnych i wójta, zarządzenie druków obwieszczeń wyborczych, zarządzenie druku kart do głosowania i co najważniejsze ustalenie wyników głosowania w wyborach do Rady Gminy i wójta gminy. W imieniu wójta gminy odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów od strony technicznej był sekretarz Urzędu Gminy pan Zbigniew Noszkiewicz, a obsługę informatyczną sprawował pan Jan Bujak. Na posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej zgodnie z artykułem 410 paragraf 7 i 8 ustawy 5 stycznia 2011 roku
W drodze losowania komisja przyznała numery listom kandydatów zarejestrowanych dla gminy, dla Rady Gminy. I jeszcze na koniec uwaga. Na ogólną liczbę uprawnionych 4099 w naszej gminie karty odebrały 2431 wyborców, co stanowi 59,3. W szczególnej wsiadzie, się tak wyrażę, było to różnica 1,5%, czyli żadna. Chciałbym z tego miejsca podziękować za trud pracy obwodowym komisjom wyborczym, a także gminnej komisji wyborczej. Takim wyboru nie pamiętam, a bawi się to mniej więcej 40 lat. Żeby to było, myśmy skończyli, wyliczyliśmy wszystko. No, ale protokoły dopiero poszły w środę około. Bo system sobie nie radzi. Proszę Państwa, kończę to sprawozdanie. Życzę wszystkim wybranym na bieżącą kadencję. Panu Witowi Jerzemu Boniarzowi, a także paniom i panom radnym. Spokojnej pracy samorządowej. Podejmowanie mądrych decyzji dotyczących rozwoju gminy. Przez co sądzę, że poprawi się byt jej mieszkańców. Tyle z mojej strony sprawozdania. Można by było pisać więcej, ale to myślę, że nawarłem podstawowe wiadomości i podstawowe wskazówki. Dziękuję bardzo. Pani, w związku z tym, że już dziękowałem Gminnej Komisji Wyborczej, ale chcę powiedzieć, że największy wkład pracy włożyła pani Stanisława właściwie. Bez niej by była ciężka praca. Ośrodka Cyklopedia w sprawach samorządowych. Więc na ile? Ewa, dzięki. Proszę bardzo o wręczenie zaświadczeń. Ja odczytam zgodnie z listą obecności i zapisem tutaj i proszę o podchodzenie pan Wojciech Kępa. Żeby przyspieszyć, po prostu Jan Krawczyk, pan Jan Krawczyk. Dalej. Dziękuję. Pan Stanisław Buzik. Gratulacje dla seniora. Dziękuję. Pan Grzegorz Kokoszka. Pan Robert Kępa. Pani Zofia Sajda. Pan Marek Pajer. Pan Józef Grabiarz. Pan Bogdan Bielak. Pan Adam Grzegorz Kępa. Pan Jan Adamczyk. Przyspieszyć. Pan Grzegorz Kołok. Pan Radosław Bonikura. Pani Lucyna Dorota Nowa.
Ignacy Rożnowski. Zgodnie z artykułem 23a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania nowo wybranych radnych. Ślubowanie odbędzie się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny, pan Adam Kępa, odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru słowo. Ślubuję lub zwrot. Ślubuję, można dodać, tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkich o powstanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pan Adamczyk Jan. Ślubuję i tak mi dopomóż Bóg. Pan Bielak Bogdan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Gołąb Grzegorz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Grabiarz Józef. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Guzik Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kępa Adam. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kępa Robert. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kępa Wojciech. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Kokoszka Grzegorz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Krawczyk Jan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Nowak Lucyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Pajor Marek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Rożnowski Ignacy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Sajdak Zofia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Waligura Radosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratuluję wszystkim radnym i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego gminy Rzegocina. Dziękuję bardzo. Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, pana Stanisława Wątrobę, proszę o wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu wójtowi Jerzemu Boniarzowi. Zgodnie z artykułem 29a ustawy o samorządzie gminnym, proszę pana Jerzego Boniarza o podejście do sztandaru i złożenie ślubowania. W okazji wyboru na wójta gminy rząd czuje się mądrze, sprawiedliwy i wojewódzki. Proszę bardzo. Obejmując urząd wójta gminy Rzegocina. Obejmując urząd wójta gminy Rzegocina. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Że dochowam wierności prawu. Że dochowam wierności prawu. A powierzony mi urząd. A powierzony mi urząd. Sprawować będę tylko dla dobra publicznego. Sprawować będę tylko dla dobra publicznego. I pomyślności mieszkańców gminy. I pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Nie tak się przydają swoje. Przyszedł czas, aby przedstawić porządek obrad obecnej sesji.
pierwszej sesji kadencji. Punkt pierwszy. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Żegocina. Podpunkt A. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Punkt B. Powołanie komisji skrutacyjnej. Punkt C. Przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Prezentacja wystąpienia kandydatów. Punkt E. Przeprowadzenie głosowania tajnego. Punkt F. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. Następny punkt sesji obecnej jest przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od seniora w momencie wyboru. Następnie wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Żegocina i tak, zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących, powołanie komisji skrutacyjnej, przyjęcie regulaminu wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy i dalej, prezentacja wystąpienia kandydatów, przeprowadzenie głosowania i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. Następnie kolejny punkt. Powołanie komisji rewizyjnej Rady Gminy. I kolejny. Ustalenie składów osobowych i liczbowych stałych komisji Rady Gminy. I kolejny. Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Żegocina. I kolejny punkt. Wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej, wolne wnioski i zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. Czy do przedstawionego porządku obrad sesji są jakieś uzasadnione propozycje zmian? Jeżeli tak, to proszę bardzo, jeżeli są jakieś propozycje zmian, jeżeli nie, to bardzo proszę o przegłosowanie tego porządku obrad. Kto jest za tym, żeby obradować według przedstawionego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Stwierdzam, że przystępujemy do realizacji punktu 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy, który składa się z następujących podpunktów zamieszczonych w porządku obrad. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Żegocina i realizując ten punkt, podpunkt A. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady, powołanie komisji skrutacyjnej, przejęcie regulaminu wyboru przewodniczącego. Ja oczywiście przypominam, co w tym punkcie będziemy robić. Prezentacja kandydatów, przeprowadzenie głosowania tajnego, podjęcie uchwały stwierdzającej. Proszę bardzo o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Proszę bardzo, Jan Krawczyk. Ja chciałbym zgłosić kandydaturę na przewodniczącego Rady Gminy Żegocina Stanisława Guzika. Wyrażam zgodę. Uważam, że jest to osoba dyspozycyjna, ze względu na to, że jest radny dużo. To jest jeden atut. Dwa, miał pewne doświadczenia, bardzo długi okres czasu siedział obok naszego długoletniego przewodniczącego Rady Gminy, pana Marcinka. I mam nadzieję, że to było na pewno by pomogło w prowadzeniu Rady, przewodnictwu Rady Gminy Żegocina. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są inne kandydatury? Proszę bardzo, pan Radosław Maligura. Ja chciałem zgłosić, a przede wszystkim prosić o kandydowanie panią Zosię Sajda, gdyż jest to człowiek bardzo oddany społeczeństwu, z ogromnym stażem, umiejętnościami. No i to wszystko, co najlepsze, mi się wydaje.
Czy wyraża zgodę? Ja serdecznie naprawdę dziękuję. Bardzo dziękuję za zaufanie już nawet na etapie takim, że zgłaszacie mnie Państwo, ale ja przemyślałam, że jednak sprawy są ważne i ważniejsze. Tutaj nie można nic. Trzeba bardzo być przede wszystkim dyspozycyjnym moim zdaniem. Dużo pracować, bo jest pracy dużo, jeżeli chodzi o przewodniczącego Rady Gminy. I nie chciałabym potem kiedyś zawieść zaufania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne kandydatury? Proszę. Ja czy mogę się zdecydować? Czy wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Proszę bardzo. Czy są inne propozycje? Ja chciałem jeszcze zgłosić Bogdana Bielaka. Dziękuję bardzo. Czy wszystkie kandydatury już zostały zaprezentowane? Czy wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. W tym momencie, zamykając listę kandydatów, proszę bardzo o zgłaszanie 3 osób i powołanie komisji skrutacyjnych. Przypominam, że osoby kandydujące na przewodniczącego Rady Gminy nie mogą uczestniczyć w pracach komisji skrutacyjnej. Przepraszam. Proszę bardzo, Wojciech Kępa wyraża zgodę. Proszę bardzo, inne propozycje, proszę. Ignacy Różnowski. Czy wyraża zgodę Ignacy Różnowski? Tak. Dziękuję bardzo. Kto trzeci? Ja, pan Adama Kępa. Dobrze, proszę, Adam Kępa. Czy wyraża zgodę? W takim razie, proszę bardzo, czy zgadzamy się na to, aby te osoby pracowały w komisji skrutacyjnej. Proszę bardzo o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, nie widzę. Stwierdzam, że osoby wymienione zostały wybrane do pracy w komisji skrutacyjnej. Zanim komisja skrutacyjna przystąpi do pracy nad głosowaniem, chciałem przypomnieć, zgodnie z projektem dzisiejszej sesji, i przedstawić regulamin wyboru przewodniczącego Rady Gminy i oczywiście również musimy to przegłosować. Uchwała nr 1/1/2014 Rady Gminy Żegocina z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru na przewodniczącego Rady Gminy Żegocina. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje. Przyjmuje się regulamin głosowania wyboru na przewodniczącego Rady Gminy Żegocina zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej ustawy. Uchwały, przepraszam. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I punkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej. Przystępujemy do głosowania nad regulaminem. Kto jest za, aby przyjąć regulamin głosowania wyboru na przewodniczącego Rady Gminy? Proszę o podnieść rękę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, nie widzę. Stwierdzam, że regulamin głosowania wyboru na przewodniczącego Rady Gminy Żegocina został przyjęty
jednogłośnie. I komisja. Proszę bardzo. Ja się to zbieram. Wysuwa się, wysuwa się. Wysuwa się. Proszę pokazać. O, to jest źle. Sezami otóż. To jest źle. Będziemy czytać pan Adamczykian. Pan Bielak Bogdan. Pan Gołąb Grzegorz. Pan Grabiarz Józef. Pan Guzik Stanisław. Pan Kępa Adam, tylko jeszcze jesteśmy, więc zaraz jesteśmy. Pan Kępa Robert. Pan Kępa Wojciech. Pan Kokoszka Grzegorz. Pan Krawczyk Jan. Pani Nowak Lucyna. Pan Bajor Marek. Pan Rożdowski Ignacy. Pani Sajtak Zofia. Pan Waligura Radosław. Jednak liczenie głosów na piechotę albo systemem ręcznym jest sprawny i pewniejszy. Bardzo proszę przewodniczącego pana Ignaca o ogłoszenie wyników. Protokół obliczania głosów oddanych w głosowaniu w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Żegocina sporządzony na sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku. Komisja Strutacyjna w składzie przewodniczącej Komisji Strutacyjnej radny Ignacy Rożnowski, członek Komisji Strutacyjnej radny Kępa Adam, członek Komisji Strutacyjnej radny Kępa Wojciech. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Żegocina obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Gminy Żegocina zgłoszono kandydatów radnych. Bielak Bogdan, Guzik Stanisław, Nowa Lucyna. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego wynosi 8 głosów. Liczba radnych, który wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urn 15. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata 0. Pan Bielak Bogdan głosów 4. Pan Guzik Stanisław głosów 5. Pani Lucyna Nowak głosów 6. Wobec powyższego Komisja Strutacyjna stwierdza, że kandydaci pan Guzik Stanisław i pani Lucyna Nowak przechodzą do drugiej tury wyborów. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano podpis komisji. Wynika, że będzie druga tura wyborów. I proszę bardzo, następna ceremonia oddawania głosu. Proszę położyć. Pan Adamczyk Jan. Pan Bielak Bogdan. Pan Gołąb Grzegorz. Pan Grabiarz Józef. Pan Guzik Stanisław. Kępa Adam. Pan Kępa Robert. Pan Kępa Wojciech. Pan Kokoszka Grzegorz. Pan Krawczyk Jan. Pani Nowak Lucyna. Pan Pajor Marek. Pan Rożdowski Ignacy. Pani Sajdak Zofia. I pan Waligura Radosław. Czy wszyscy oddali karty do urny? Dziękuję bardzo. Udzielam głosu koledze Ignacemu.
Protokół obliczania głosów oddanych w głosowaniu w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Żegocina sporządzony na sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku. Komisja Statutacyjna w składzie przewodniczący Komisji Statutacyjnej Radny Ignacy Rożnowski, członek Komisji Statutacyjnej Radny Kępa Adam, członek Komisji Statutacyjnej Radny Kępa Wojciech. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Żegocina obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Gminy Żegocina drugiej turze wyboru brali udział radni Guzik Stanisław i Nowak Lucyna. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego wynosi 8 osób. Głosów. Liczba radnych, których wydano karty do głosowania 15. Liczba kart wyjętych z urn 15. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata 0. W głosowaniu tajnym pan Guzik Stanisław otrzymał 5 głosów, pani Lucyna Nowa głosów 10. Wobec powyższego Komisja Statutacyjna stwierdza, że przewodniczącą Rady Gminy Żegocina została wybrana radna pani Lucyna Nowa. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły żadnych okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończony podpisano podpisy komisji. Dziękuję bardzo. W związku z tym gratuluję koleżance Lucynie Nowak i w tym momencie należy przedstawić uchwałę w tym względzie. I tak, uchwała nr 1/2014 Rady Gminy Żegocina w dniu 1 grudnia 2014 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Żegocina. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z dnia, przepraszam bardzo, z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy w Żegocinie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności pełnego ustawowego składu Rady Gminy na przewodniczącego Rady Gminy Żegocina wybrana została pani Lucyna Nowak. Dziękuję. I oczywiście paragraf 2, byłaby niepełna uchwała. Punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I punkt drugi. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Moja rola się kończy już jako seniora. Bardzo proszę pana Jana Marcinka, przewodniczącego Rady Gminy minionej kadencji i nowo wybraną przewodniczącą Rady Gminy o dokonania zmiany partii. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że trochę jestem zaskoczona. Kandydowałam, ale nie znałam wyników waszego głosowania. Oddaliście mi ogromny mandat zaufania. Będę się starać, żeby wypełnić wszystkie moje obowiązki dobrze, żeby nie zawieść i poprzedniego przewodniczącego Rady, który bardzo dobrze wypełniał to zadanie. Będę chciała dorównać, chociaż będzie to na pewno bardzo ciężkie. Ale bardzo was proszę o szczerość, o wielką pomoc. Liczę na pomoc państwa. Będę się starała sprawiedliwie tutaj tę funkcję sprawować.
i ze wszystkimi współpracować. Bardzo proszę o waszą pracę dobrą i współpracę ze mną i szczerość. Taką sobie właśnie bardzo cenię. Dziękuję za wybór. Dziękuję.